Utrudnienia na drogach, kolei, lotnisku, a także zwiększona liczba interwencji służb to efekt intensywnych opadów śniegu, które przeszły przez weekend nad regionem. W samą niedzielę strażacy wyjeżdżali prawie 70 razy do usuwania sopli i nawisów śnieżnych oraz połamanych konarów. O czym przy takiej aurze powinni pamiętać zarządcy budynków, ale także sami piesi, sprawdzała Magda Sincewicz. Przy dużych opadach śniegu priorytety w wielu miastach się nie zmieniają. Najpierw drogi dla samochodów, a potem dla pieszych i całej reszty. Żadne przejścia nie są odśnieżone. Główna ulica zaniedbana, zapuszczona, nieodśnieżona. Ludzie brną w tej brei, taka, która się zrobiła. Bo to najlepiej jest posypać solą i do widzenia. I uważa się, że jest gotowe. Nie? Samo się jednak nie zrobi. Podobnie jak same nie odśnieżą się dachy i nie strącą się sople. Okres zimowy jest bardzo trudny i wymaga naszej wzmożonej czujności. Jak najbardziej jako administratorzy i zarządcy budynków jesteśmy bardzo często w terenie. Odbywają się wizje tutaj właśnie, żeby sprawdzić, czy na dachach nie gromadzą się zbyt duże ilości śniegu, czy nie są sople, które będą zagrażać tutaj postronnym osobom przechodzącym. Nie trudno sobie wyobrazić, jak może się skończyć dla pieszego spotkanie ze spadającym z wysokości soplem. Nie myślę o tym, ale wiem, że to jest niebezpieczne, bo widzę po domach. Ja u siebie w domu też wczoraj zrzucałam, żeby sąsiad nie dostał, albo ja. Dostać można mandat od 20 do 500 zł. Jego wysokość uzależniona jest od okoliczności. W zależności od sytuacji, czy właściciel bądź zarządca podjął jakieś czynności, czy nie. Bo jeżeli zlekceważył ten obowiązek, to musi się liczyć na przykład z mandatem karnym. A w sytuacji, kiedy już prowadzi czynności, ale na przykład oczekuje na zwyżkę, ale zabezpieczył teren, no to w takiej sytuacji możemy zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Zima dopiero się zaczęła i dobrze byłoby, żeby okazji do pouczeń było jak najmniej, o mandatach nie wspominając.